Dziewczyny, wy macie wybujaną fantazję. Jak się zaczyna wkręcać fazy przed snem, w zależności o czym myślimy, tak jest nam bardzo przyjemnie albo bardzo nieprzyjemnie. Nie? I teraz jak się wkręca sobie problemy jakieś do głowy, to jest masakra, nie? I teraz zobaczcie, że nic się nie dzieje. Zamykamy oczy, coś sobie wyobrażamy i jesteście w stanie zmieniać swój stan emocjonalny. Tak o. Teraz moglibyśmy tutaj kozetkę zrobić wygodną. Każdy z was by się położył, bym wam powiedział, żebyście myśleli o jakimś partnerze marzeń, albo gracie najlepszy mecz w swoim życiu, albo że macie kupę siana. Emocje w was by się zmieniały. Tak o. Tak. W zależności, co byście sobie do bani wkręcali. I to jest wersja dla amatorów, moi drodzy. Wystarczy, że sobie coś wkręcicie do głowy, zamkniecie oczy, zaczniecie wizualizować. Jesteście w stanie zmieniać swój stan emocjonalny, kiedy tylko chcecie. Może to nawet być wojna i tak dalej. Pomyślicie sobie o tym, jak było przyjemnie ze swoim partnerem i zaraz będzie milutko. Jest tak, jest tak. I teraz, moi drodzy, ludzie nieświadomi nie zastanawiają się, co myśleć przed snem. Oni po prostu się kładą. I teraz ten cały natłok dnia wcześniejszego się im myśli. Jeżeli mają więcej negatywnych ludzi wokół siebie, jeżeli mają całą bandę tych przeciętniaków, to mają problemy, zamartwiają się, ble, 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 ble. Cały ich ten system jest negatywny. Dlatego to weźcie za to, że to jest banał, pod którym można kontrolować swoje emocje, moi drodzy. Wkręcacie sobie fazę, brawo, tara, umiecie kontrolować swoje emocje. Wystarczy zamknąć oczy. Ale to długo trwa, to jest niepraktyczne, ble, ble, ble. Moi drodzy, wcale nie trzeba zamykać oczu. My ludzie mamy nieprawdopodobną pamięć do emocji. Wy nie musicie pamiętać sytuacji dokładnych życiowych, ale wy pamiętacie emocje, na przykład jak ktoś was skrzywdził, jak ktoś was zranił, mniej i bardziej, drastycznie i tak, jak czuliście niesamowitą przyjemność w swoim życiu, jak wychodziliście na swój najlepszy mecz, jak się czuliście na meczu, który najlepiej rozegraliście w swoim życiu. To jest uczucie. Je czuć całym sobą. I teraz sobie przypomnijcie, jak się czuliście fenomenalnie, graliście najlepszy mecz w swoim życiu. To jest taki fajny stan. I teraz, moi drodzy, gdy staniecie się świadomi, wychodząc na boisko, wy możecie się zastanowić, jak ja chcę się czuć, wychodząc na to boisko. Czy ja chcę dzisiejszy trening, tak jak tutaj was oramy ostro, potraktować za wyzwanie, czy o Boże, będzie masakra. Od tej interpretacji zależy, jakie będziecie mieć emocje w ciele. A od tego, jakie emocje będziecie mieli w ciele, będzie zależała efektywność treningu. A od efektywności treningu będzie zależała wasza przyszłość. Hit. I teraz, moi drodzy, sztuka i bajer polega na tym, żeby panować nad tymi emocjami, łapać się jak najszybciej na tym, jak zaczyna wam się coś wkręcać do głowy, jak się zaczynacie czuć nie tak, jak chcecie. I tego trening jest najlepszym przykładem. Fajnie się ćwiczy do momentu, jak się nie zapala te wielkie czerwone światło i mówi stop, koniec, Boże, masakra, jaki ból i tak dalej. Ale tam się dopiero zaczyna impreza. To jest ten moment, w którym efekty są najszybsze, najlepsze. Tam się buduje charakter, tam się same ochy i achy. Tam, gdy już wam się wydaje, że jest koniec. I moi drodzy, gdy jesteśmy nieświadomi i nie mieliśmy charakternych kolegów za przykład, to nie przechodzimy tej strefy, nie przechodzimy jej w życiu, nie uczymy się więcej, nie uczymy się dodatkowo, nie przełamujemy tego podczas treningu, bo nikt inny tego nie robi. To jak? Trener mówi, jak już się boli, to przestań. No i teraz jak wszyscy tak robią, no to i wy tak robicie. I teraz, moi drodzy, zapamiętajcie, że w każdej sytuacji życiowej dosłownie możecie sobie rozłożyć jakby paletę emocji, zastanowić się, jak ja dzisiaj się chciał czuć. I na przykład sobie pomyślicie, no chciałbym się czuć tak, na przykład mega pewny siebie, tak na tym moim najlepszym meczu, wychodząc teraz na przykład na ten trening. A ktoś się zapyta, czemu akurat tak i tak, jak mógłbyś na przykład tak i tak. Powiecie, bo tak miałem ochotę.